Siemano, pokażę dzisiaj wam zajebistego glitcha. Jest to solo, zupełnie solo. Frozen Money, czy tam glitch na RP. Potrzebujemy tutaj trochę rozwiniętą fabułę i stworzoną w kreatorze stworzony ten zdobywanie, żeby nam działały ostatnie aktywności. I tak. Idziemy na fabułę, a i tu na online właśnie trzeba wbić, żeby odrodzenie mieć albo na bunkier, albo garaż w którymś mieszkaniu. Nie pytajcie, czy może być to kurwa biuro, czy nie. Mówię garaż w mieszkaniu, to garaż w mieszkaniu albo bunkier. Fabuła, no tu będziemy musieli powtórzyć misję świeże mięso. No nie wiem przy ilu ona jest tam procentach, jak się gra na fabule. Jak to tam daleko trzeba grać, żeby mieć tą misję rozegraną. Czyli tam noc wymagają, jeszcze raz powtórzę, w kreatorze stworzone ten zdobywanie. Większość graczy ma je zrobione, zwłaszcza ci, którzy robili wcześniej glitcha na teleport. No jest to wymagane, żeby nam działała ostatnia aktywność. No i tu, tak jak mówię, rozwinięta fabuła, żeby można było sobie powtórzyć misję świeże mięso. Hey baby, looking for a date? Klikam teraz. I tu sami sobie będziemy tworzyli zapis właśnie, dlatego niepotrzebny jest tu Save Wizard w ogóle. Klikamy powtórz misję, tą świeże mięso. Jeszcze raz. Ten komunikat, tam potwierdzamy, że wrócimy. Tu i tak trzeba będzie w pewnym momencie szybko biec do łóżka, zapisać, zrobić nowy zapis. Czyli odpalamy to świeże mięso, robimy tą misję do końca. Tam trzeba Franklina Michaela uratować z tej rzeźni. Odpalamy tą misję, kończymy ją. Tu wyciąłem, no bo po co tam kurwa patrzeć, jak szelam. Teraz trzeba będzie być, no w miarę, no nie aż tak szybki, no ale trzeba będzie się uwijać. Zakończy się misja, potwierdzimy ten komunikat, że tam udana, zakończona, czy zaliczono. I trzeba szybko Michaelem lecieć do łóżka, kliknąć D-pad prawo, żeby zapisać grę. Jak on się kładzie do łóżka, to nam zapisuje grę. Tylko trzeba to zdążyć, zanim nam wróci do poprzedniego stanu gry. No. Czyli oni tu skończą pieprzyć, ten się tam ogoli. Ukończono. Kontynuuj. Umyję mordę i teraz trzeba szybko biec do łóżka, kliknąć D-pad w prawo, żeby zapisać tą grę, zanim nas tu z tego wywali. Pyk, pyk, D-pad w prawo. Stwórz nowy zapis, koniecznie tutaj stwórz nowy zapis. Gra nam się zapisze, to teraz klikamy start, gra, wczytaj grę i wczytujemy ten zapis, ten właśnie, który teraz stworzyliśmy. Gra, wczytaj grę i wczytujemy to świeże mięso. Czy na pewno, no na pewno. Gra nam się wczyta. Pojawi się taki obrazek z logo GTA. O właśnie ten. Za chwilę zrobi nam się kompletnie cały czarny ekran. To przytrzymujemy D-pad na dół. Prawym analogiem, tak jak, bo tu nie będzie tego widać akurat, to robimy na czarnym ekranie. D-pad na dół, prawym analogiem wybieramy, tak jakbyśmy chcieli wybrać naszą postać online.
i prawy analog też na dół. I puszczamy, wyskoczy nam komunikat, czy chcę opuścić GTA, klikam nie, teraz jestem Michaelem. Aha, i teraz tak, dzwoni Simeone, odrzucamy ten telefon. Dzwonimy pod ten numer, ja go wpiszę. Ja go wpiszę w opisie. Wybieramy ten numer. I dzwonimy, no to jest kwadrat. Wyskoczy nam komunikat, czy chcemy przejść na tryb reżyserski. Tak, przechodzimy na ten tryb reżyserski. Nie będzie widać naszej postaci, dlatego idziemy na postacie fabularne. Znaczy aktorzy, postacie fabularne. Dajemy raz D-pad na dół, raz D-pad do góry, żeby było widać tego Michaela. Go po prostu wybieramy, przechodzimy nim na ten tryb reżyserski. Jesteśmy na trybie reżyserskim, po prostu się zabijamy. Teraz wracamy do trybu fabularnego. Nie, sorry, idziemy na sesję online, na sesję dla zaproszonych, sorry, nie kreator, tylko sesja dla zaproszonych. No to trzeba zrobić, żeby mieć niebieskie kółka później tej zamiany pojazdów, te wszystkie inne znaczniki. No też, no konieczne jest, no, co wam powiem. Teraz tak, jesteśmy na online, klikamy po prostu start, online, opuść GTA Online. Teraz będziemy z powrotem, jak mu tam, Franklinem, klikamy start, online i teraz idziemy na kreator. No w kreatorze, tak jak mówiłem, trzeba wejść, czytać zawartość, zapisane, wybieramy te tworzone zdobywanie i robimy test. Jak zrobimy test, no to już tutaj trzeba będzie sobie ustawić na podwójne kliknięcie PS-a, rozłączanie z internetem, no i już tutaj trzeba będzie robić niektóre kroki bardzo szybko. Czyli tak, wczytaj zawartość. Zapisane, ja tu mam nazwane to aktywności, to są te moje zdobywania. Robimy, klikamy test, drużyna pierwsza.
Test, drużyna pierwsza. Teraz ustawiamy sobie właśnie rozłączanie z internetem na podwójne kliknięcie PS-a. Cyk, sieć, dwa razy PS. Teraz tak, klikamy start, online, wybierz postać. Mamy ten komunikat. I teraz jak go potwierdzimy, bardzo szybko, dwa razy PS-a, rozłączamy internet, dwa razy PS-a. Wyskoczy nam komunikat, potwierdzamy i znowu dwa razy PS-a, włączamy internet. Załaduje nas z powrotem teraz do fabuły. Teraz musimy chwilę poczekać, aż zadzwoni do nas Simeone. Odbieramy ten telefon, bo to jest, żeby połączyć właśnie tryb fabularny z reżyserskim. Czyli czekamy tutaj na telefon od Simona. Odbieramy go, klikamy start. Edytor Rockstar i przechodzimy na tryb reżyserski. Ja tu musiałem wstawić akurat. Odbieram start, edytor Rockstar. Ja tu akurat teraz wstawiłem inny urywek, bo mi przestało nagrywać, ale to musimy zrobić. Dla wzrokowców, że w innym miejscu na mapie będę, no ale tak trzeba zrobić. Odbieramy telefon, start, edytor Rockstar, tryb reżyserski. Tutaj ustawienia, pogodę dajemy na południe. Idziemy na aktorzy, postacie fabularne, wybieramy Franklina, przechodzimy nim na tryb reżyserski. Jak nim będziemy, dajemy pauzę, no start, options, mapę, zaznaczamy sobie gdzieś miejsce koło kina i teleportujemy się do kina. Dlatego południe tam trzeba ustawić, bo kino jest otwarte w tych godzinach, które tam są. Czyli tak, mapa, zaznaczamy miejsce do kina, zamykamy mapę, otwieramy interakcję, raz na dół, raz w lewo, X, no żeby się teleportować w to zaznaczone miejsce. Teraz idziemy do kina, tam do tego okienka, klikamy D-pad w prawo, żeby obejrzeć sobie film. Tutaj otwieramy interakcję, klikamy wróć do przyczepy castingowej, potwierdzamy, czekamy z 4-5 sekund, dajemy PS-a, idziemy na aktywność. Może być tutaj ta rockstarowska, której ja używam, możemy wybrać swoją, zagraj w GTA Online. To anulujemy, teraz start. Online, zagraj w GTA Online, przejdź i tutaj też potwierdzamy i szybko rozłączamy internet. Czyli potwierdzam dwa razy PS, rozłącz internet. Wyskoczy komunikat, potwierdzam, włączam internet. Teraz powinniśmy mieć podwójną postać. Jest dwóch. Michaelik, dajemy start. Online kreator. Przechodzimy na kreatora i w kreatorze też rozłączamy internet, czyli dwa razy PS-a, wyłączamy internet, wyskoczy nam komunikat o PSN-ie, go potwierdzamy. Rozłączam, potwierdzam komunikat, daję powrót do GTA Online, klikam, jak zrobi mi się czarny ekran, teraz włączam internet, teraz raz PS-a i teraz używam jakiejś aktywności swojej czy znajomego, żeby było zagraj w GTA Online. Tu chwilę musimy poczekać, aż internet nam się wczyta. Jak klikniemy tą jego aktywność, zagraj w GTA Online, wyskoczy komunikat, dajemy kwadrat, żeby powtórkę zrobić tej misji. Misji żadnej nie robiliśmy, ona jest w tle, ale... I daję zagraj w GTA Online.
wyskoczy komunikat, to daje kwadrat. Powtórz. Teraz nas załaduje już normalnie do sesji online, ale jeszcze nie możemy nic kupować. Musimy udać się w miejsce gdzieś, gdzie jest peyota, podejść pod peyotę, kliknąć D-pad w prawo, start online, odszukaj nową sesję. Odszuka nam nową sesję, ono będzie trochę długie, to ładowanie do nowej sesji. Wtedy już przez interakcję sprawdzamy, czy działa, dokupując ammo, jeżeli nie zabiera nam hajsu. Klikamy start, zestaw kryminalisty, stamtąd przechodzimy no w tej innej strony, a żeby dojść do Warstocka, można sobie nakupować Deluxo na sprzedaż lub co to tam, scramjety czy opresory też się dobrze sprzedają, bambuszki do hangaru. No jeżeli chodzi o kupno na hajs, żeby sprzedawać, no można sobie nakupywać wszystkich pojazdów, no nie te z Pegasusa. Można tutaj tak samo, jeżeli ktoś nie zbierał kart i figurek, może sobie wbić niezły level, żeby to wszystko później zapisać. Trzeba się zabić, zdobyć pościg, żeby zapisać RP, a żeby zapisać kupione pojazdy, trzeba udać się do wszystkich garaży, gdzie się je kupowało, pozamieniać je miejscami, zapisać to zmianą stroju, zamknąć grę, odpalić od nowa, ale wtedy, gdy zobaczymy, usłyszymy ten dźwięk tego tyczącego się szkła, te syreny, sygnały, czy mamy tam L1 i R1, no żeby wyczyścić pamięć podręczną. I teraz udam się do peyotki, jeszcze pokażę, o co tam chodzi. Może tu gdzieś była bliżej. Dolecimy, stajemy przy pejotce, jest opcja D-padu w prawo, klikam D-pad w prawo, start online, odszukaj nową sesję. Jak nam odszuka nową sesję, będziemy mieli taki dziwny ekran, wtedy odpalamy sobie tytaniczną robotę i ją opuszczamy. Mam ten dziwny obraz, czyli start, online, akcje, rozegraj, rockstarowskie, tytaniczna. Odpalamy i po prostu opuszczamy. Teraz interakcja, dokupuję ammo, sprawdzam, czy odejmuje mi hajs. Jeżeli mi nie odejmuje, wszystko poszło elegancko, mogę przejść do robienia zakupów. I tak ja mówię, no obejrzyjcie sobie tu do końca, jak to zapisać, ale no, mówiłem, no po zakupach, po wbiciu levela, zabijamy się. Żeby zapisać RP, trzeba jeszcze coś na sesji zdobyć, jakieś legalne, najlepiej to okraść sklep, czy tam no zdobyć gwiazdki pościgu, żeby tam uciec policji, dostaniemy RP. A żeby zapisać pojazdy, trzeba je wszystkie po zabiciu się zamienić miejscami i grę zapisać zmianą stroju. Zamknąć grę, odpalić od nowa z tym L1, R1, żeby wyczyścić pamięć podręczną, aż tam trzymamy aż do kalibracji ekranu i zrobione.